nowe zbiory, ale jeżeli chodzi o ten rok, i tak jest rewelacyjnie. O wynikach klonowania powiemy, jak całość pola znosimy. Ale już teraz wiadomo, że plon jest powyżej 8 ton. Dodatkowo w tej lokalizacji mamy założone doświadczenia z zaprawą i część jęczmienia jest zrobiona na sedach sani. Biorąc pod uwagę cechy jęczmienia mieszańcowego, teoretycznie powinniśmy w tym roku przez trudne warunki mieć plon lepszy od odmian populacyjnych. Cechami jęczmion mieszańcowych są przede wszystkim cechy pozwalające tym roślinom przetrwać trudne warunki. To są cechy takie jak między innymi lepsza odporność na okresowe niedobory wody, wczesność w ruszeniu wegetacji i załapanie się jeszcze na ewentualną wodę pozimową, ale również wczesność dojrzewania. Pomimo zeszłorocznej suszy i suszy kolejnym w tym roku, plony wydaje się, że będą bardzo przyzwoite. Nowością w portfolio, jeżeli chodzi o odmiany mieszańcowe w tym roku, będzie odmiana Barracuda, która zapowiada się też całkiem przyzwoicie, ponieważ oglądałem ją na kilku doświadczeniach u nas w Polsce. Na dużej powierzchni jeszcze nie widziałem, ale kłosy ma naprawdę bardzo pokaźne. Zobaczymy, jak wyjdą wyniki doświadczeń poletkowych, ale zapowiada się naprawdę przyzwoicie. Pamiętajcie, że odmiany, które na tą chwilę trafiają do portfolio sprzedawane w Polsce, to są odmiany przygotowane na nasze warunki, to są odmiany o podwyższonej zimotrwałości, to są odmiany, które bardzo, bardzo intensywnie się krzewią. Zauważcie, jak wygląda ten łan. Tutaj mamy odmianę sześciorzędową, ale zobaczcie, ona już jest wysoka. Tej słomy jest więcej i w stosunku do zeszłego roku nie mamy placy wypalonych doszczętnie, takich, których jęczmień o tej porze w zeszłym roku był po prostu już czarny, ponieważ w tą słomę weszły nam choroby czerniowe i to było po kłosie suszy zeszłorocznej. Kłosy, proszę uprzejmie, część oczywiście jest drobniejsza, no ale liczy się średnia z pola, a średnia z pola jest naprawdę przyzwoita jak na ten rok. Właściciel gospodarstwa jest bardzo zadowolony. Już toczą się rozmowy o nasionach na następny rok. Również będzie to odmiana Wotan i kontrolnie w celu porównania posiejemy trochę Barracudy. Zobaczcie, niwa trwają niezmiennie cały czas. To ja Was pozdrawiam serdecznie i jeżeli rok da i plony będą takie, jak tutaj się zapowiada, to nie będzie naprawdę źle. Pozdrawiam i dalej idę uczestniczyć aktywnie w żniwach. Do zobaczenia w następnych materiałach.